We wtorek do policyjnego aresztu trafił 20-latek z Tarnowa, który sukcesywnie okradał drogerie na terenie miasta. Został ujęty przez ochronę jednego ze sklepów w Tarnowie, gdy wynosił krem do stóp i skarpety. Pracownicy przekazali mężczyznę tarnowskim stróżom prawa. Podczas przesłuchania okazało się, że mężczyzna podobnych kradzieży na terenie miasta ma dużo więcej. Policjanci z Komisariatu Policji Tarnów Centrum udowodnili 20-latkowi kilka innych kradzieży z tarnowskich perfumerii na łączną sumę ponad 2000 zł. Mężczyzna sukcesywnie odwiedzał sklepy, za każdym razem kradnąc z półek jeden flakonik z pachnidłami. To jednak nie koniec kłopotów młodego człowieka. Na swoim koncie ma już podobne kradzieże na terenie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Został już za nie skazany i najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym. Za popełnione przestępstwa w Tarnowie odpowie przed sądem. Za kradzież grozi mu dodatkowo do 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok zapewne usłyszy, odsiadując poprzednią karę w tarnowskim zakładzie.